będą sprzedawać tego busa. A cena wywoławcza to 70 tysięcy złotych. Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mamy sobotę, mamy godzinę bardzo wcześną, bo jest godzina 5:23. Za oknem jeszcze ciemno. Rodzinka już wstała. Michasia tutaj sobie siedzi. O, nie ma Michasi. Tu jest moja rodzinka. Rodzinka, wyspałaś się? Tak. Michasia się nie wyspała. Jeszcze dochodzi. Halo. Wyspany? Tak. Szukamy miarki. Szukają miarki o 5:20. A tak na poważnie to wybieramy się właśnie do Poznania, gdyż dzisiaj jest drugi dzień targów Caravan Salon. Idziemy zobaczyć jakieś pomysły na naszą szczepkę. Może coś podpatrzymy, może coś skopiujemy i będziemy sobie urządzać. Także chodźcie z nami, dzisiaj pakujemy i ruszamy. Targi zaczynają się o 10:00. Musimy jeszcze podjechać na stację, zatankować się. A Michasia jest bardzo niewyspana. Tak? Także my się zbieramy i jedziemy. A Miłosz znalazł swoją miarkę. Taką miarkę, tak. Będziemy może coś mierzyć, albo coś będziemy innego robić. To ładuj miarkę do plecaka. Ubieramy się i wychodzimy. Kładam ją i biorę szlękę. Do ręki bierzesz? Tak. No to niech będzie w ręce. Tak wygląda nasza trasa. Mamy 405 km, pokazuje 3 godziny 46 minut i będziemy jechać przez Wrocław i potem w stronę Poznania. Także rozpocznij. Kieruj się na południe. I jedziemy. Mamy godzinę 5:32. Dojechaliśmy na targi, jesteśmy już na parkingu. Dzieciaki się ubierają. Tu jest jeden dzieciak, tu jest drugi dzieciak. Wyspani? Mamy godzinę 10:17, staliśmy trochę w korku przed wjazdem. Musieliśmy jeszcze dokupić bilet parkingowy za 50 zł. Więc tak to wszystko tutaj jest zorganizowane. I musimy iść gdzieś w tamtym kierunku, tam jest hala 6. Targi, są jakieś jeszcze, nie wiem, śmieciarki chyba też są, targi jakiś śmieciarek, jachty, więc tak dzisiaj jest dużo tego wszystkiego, ale nas interesuje tylko kempingi, przyczepy i kampery. Nie bus? Tak. Dobra, to my się ubieramy i widzimy się już prawdopodobnie w środku na hali na targach. Wchodzimy sobie na targi, stoją tutaj już kampery, ale to są chyba kampery ze zlotu, które przyjechały. Tu jest jeden niedźwiedź. Niedźwiedź. Tu jest drugi niedźwiadek. Tu jest jedna hala 5A. Tam jest piątka, szóstka. I w tych halach się odbywają chyba wszystkie targi. Idziemy najpierw do szóstki, zobaczymy jak to wygląda. Idziemy teraz na główną scenę, gdyż Buzem Przez Świat zaczęli swoją prelekcję wygłaszać na temat Turcji. Idziemy troszkę posłuchać. Zobaczcie, ile jest ludzi na prelekcji. No to idź do misia, papa. Zobaczcie, jaki misiu tu jest, biały. No to idź, pokaż pani. Fajny misiu? Tak. Nie baliście się? Nie. Dawaj. Chowamy. Zobaczcie, mamy busa z kanału Busem Przez Świat. I w takim małym busiku śpią sobie w trójeczkę. Z małą gają, co nie? Jak na tych filmach to wydaje się, że jest dużo większe jak w rzeczywistości. Nie wiem jak oni się tu mieszczą. Na
dlatego mają ten... Namiot dachowy? Jest. A ogólnie to będą sprzedawać tego busa. A cena wywoławcza to 70 tysięcy złotych. Będzie jakaś licytacja przeprowadzona. A tu są główne informacje o tym busie. Co było wymienione, co było dołożone. Żeby można było podróżować takim busikiem. Quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Czekam jeszcze do Buzem przez świat, czyli za jakąś dedykację do naszej książki, może do ich książki, ale przez nas kupionej. I myślimy, że zrobimy sobie jakieś wspólne zdjęcie jeszcze z nimi. Już pewnie bardzo zmęczeni są już. Teraz przyszliśmy do pawilonu 4, tutaj jest strefa retro, jak widzicie od góry retro kampery i przyczepy prawdopodobnie. I na końcu gdzieś jest strefa van life'u i youtuberów. Będziemy schodzić sobie zaraz schodami, przejdziemy sobie tam przez środek, obejrzymy kamperki i spróbujemy pooglądać vany. Vanliferów. Zobaczcie, jak jest odnowiona przyczepa w takim stylu. To jest toaletka, umywanka, prysznic. Sufit takich płyt przynitowanych. Zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz. W ogóle nie powiedziałbym, że ona jest tak zrobiona w środku. Żebym nie był gołosłowny. Taki rarytasek. Zobaczcie, kolejna przyczepa. Tam jest łazienka. Spanie. Piękne. Praktycznie nówka sztuka. Wewnątrz. A z zewnątrz zaraz wam pokażę. A z zewnątrz wygląda w ten sposób. Ślicznie przerobiona. Mamy pierwszy van life Lisy w Edenie. No, tu jest legowisko dla pieska. Tak wygląda van lisów. O, tu lepiej widać. Wchodzimy do busa podróżowania Kasi Łukasza. Słynna łapka V. Tak wygląda busik. Tu mają sypialnię. No ale tutaj masz bardzo dużo. Okno dachowe mają. Miejsce do gotowania, do zmywania. A po drugiej stronie prysznic i kibelek. Bus jest bardzo pięknie zrobiony. Wszystkie detale, wszystkie szczegóły idealnie dopasowane, książki. Przepiękny, naprawdę. Domowy klimacik. Cudownie. No i teraz bierzemy udział w konkursie z podróżowanie. Mamy taki paszport podróżnika. Musimy zrobić takie zadanie. Zdjęcie sobie w tej ramce mamy już. Potem musimy znaleźć ekipę z kominkiem.
Potem musimy zrobić rebus i wrzucić tutaj do szklanej kuli. Także idziemy robić teraz, szukać ekipy z kominkiem. Zdjęcie już mamy, to jeszcze dwie rzeczy nam zostały. Dobra, może dzieci nam pomogą poszukać? Znaleźliśmy, tutaj jest czwóreczka, tutaj było podróżowanie. Teraz szliśmy tym balkonem. Jesteśmy teraz w 3A i tu też są przyczepy i kampery. A musimy dojść do trójki, czyli tutaj. A ta hala jest tam. Więc idziemy tym wielkim korytarzem szukać rebusu. Tam jest stoisko, tam musimy iść rozwiązać rebus. No i mamy wypełniony paszport podróżnika. Hasło było rebus. Droga. Droga. Z książki. Z książki. Także wrzucamy do tej kuli, co tam widać na stoliku. Czekamy na wygraną w dniu jutrzejszym. Patrzcie, a tutaj stoisko Volkswagenów. A tutaj mamy Poloneza. Dodge'a. Z tyłu jest jeszcze niewiadówka. Skuterki. Tutaj stoi kultowy komar. A z tej strony Simpson. Podobało się? Fajnie, co nie? Szukamy misia. Nie ma misia. Misiu jest chyba głodny i poszedł na obiad. Tak, chcieliśmy mu dać ciasteczkę. Prawda? My też jedziemy na obiad. Jedziemy na obiad i opuszczamy już targi. Mamy już wszystkie osoby zaliczone, z którymi chcieliśmy się spotkać, pogadać. Zdjęcia wrzucimy wam na koniec tego vloga. Także żegnamy się z tego miejsca, z targów i do następnego. Cześć! Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?